Panie dyrektorze, Kraków wydaje coraz więcej pieniędzy na infrastrukturę sportową. Co za te środki powstaje? Tak, myślę, że z miast polskich wydajemy najwięcej pieniędzy na infrastrukturę. W ostatnich 4 latach to jest kwota 350 milionów. Przede wszystkim postawiliśmy na to, aby zrewitalizować albo odbudować wszystkie boiska przeszkolne, które są. W tej chwili już powstało ponad 200 boisk, które są z naturalną nawierzchnią bądź z sztuczną nawierzchnią, która służy do gier zespołowych. I jeszcze dodatkową zaletą tych boisk jest to, że one do południa służą dzieciakom, a po południu krakowianie mogą z nich korzystać. Budujemy hale przeszkolne, bo jak ja pamiętam, ćwiczyło się na hali 8x6, no to trudno to nazywać było halą. W tej chwili oddaliśmy 3 nowe hale przy szkołach, budujemy następne 3. No i taka trzecia noga to są baseny. 3 baseny ostatnio oddane pokazały, jak wielkie jest zapotrzebowanie na takiego typu obiekty. W tej chwili budujemy 5 następnych pływalni krytych, które będą służyć i dzieciom, i mieszkańcom. Baseny te czynne są od 6 do 23. No i ten basen 50-metrowy olimpijski, który chcemy wybudować, aby służył nie tylko dzieciakom, ale również można było robić te imprezy o najwyższej randze. Myślę, że to w przestrzeni paru lat powstanie, więc widać, że tych obiektów jest bardzo dużo. W tym roku takim największym wydarzeniem było chyba otwarcie hali stulecia Krakowi. A czy na najbliższy rok też jest planowane jakieś takie spektakularne otwarcie obiektu sportowego w Krakowie? W najbliższym roku będziemy oddawać przynajmniej 3 baseny 25-metrowe, wszystkie z ruchomym dnem, które bardzo ułatwia naukę pływania dla dzieci. To są baseny, 2 zlokalizowane przy szkołach, 1 na osiedlu, który będzie służył mieszkańcom i pobliskiej szkole. Także to są te największe inwestycje. No i oczywiście 3 hale które sportowe, które budujemy, chcemy przed początkiem roku, czyli z końcem sierpnia, oddać do użytku, tak żeby od września już były one użytkowane.